Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Phoebe? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre! Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrożoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę cały lód i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się, głupia czekolado. Jane, ta czekolada nie chce, żebym ją zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Pyszka. Jesteś taka dziwna, Phoebe. Popatrzmy lepiej, jak rysuję kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś. O, ja cię, chiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech. Nie wygląda to apetycznie. A ja mam pyszne, gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron. Jest taki pyszny. Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry. O nie! Jakie to pikantne! Phoebe, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super, właśnie tego potrzebowałam. Jakie pyszne! Dzięki, Jane, za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. Kto otworzy pierwszy? Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad. Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O, jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona. Do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No dajcie spokój. Phoebe, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem, co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się. I co powiesz? Phoebe, dzięki za pomoc. To było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę. O nie, mój idealnie równy biały uśmiech. To straszne! Nie tknę już tej okrutnej pizzy. Jane, możesz zjeść moją. Jest jeszcze gorąca i taka pyszna. Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram. No i widzisz. Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? O, Chupa Chups. To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście, Chupa Chups wygląda tak pysznie. Rewelka. Oj, język mi się przykleił. Teraz boli. Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł. Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa. Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do Chupa Chupsa. Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się. To był sztuczny język? Nie rób tego więcej. To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego Chupa Chupsa. I zaraz zobaczysz jak. Jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co, też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce. To wygra, otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? O, jacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O, tak, gorące i pyszne nuggetsy. Ale super. Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane nawet nie patrz, jest swoje nuggetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No i co ja mam z nimi zrobić? Och, są takie twarde i zimne.
boli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Phoebe, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Phoebe, śni mi się jednorożec. O rany, jeden nugget już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. O, nie, są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne, gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. Ach, są naprawdę gorące. Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki, Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra. To naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jane, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O jacie, to jest takie do... Chcesz różowego pączka? To naprawdę łatwe do zrobienia. Nasi kucharze zrobią to w kilka sekund, obiecuję. Brian, powinieneś robić pączka, a nie iść Nutellę. Pospieszcie się i zaczynajcie, zanim mała Kate znowu zacznie płakać. Co tam trzeba zrobić? Pączka? Prościzna. Zaraz zrobię jej mój popisowy pączek z Oreo. Muszę tylko pokruszyć ciastka na pył. Pomoże mi w tym młot pneumatyczny. Zaraz zmiażdżę wszystko na okruchy. Och, ciężko zapanować nad tym urządzeniem. No i gotowe. A kto to? Przepraszam, panie budowniczy, to chyba twoje. Witam, piękne panie. Teraz wsypujemy wszystko do miski i wlewamy tam Nutellę. Następnie będę potrzebował kolejnego fajnego narzędzia. Mojego palca. Wszystko mieszamy. Wspaniale. To jest takie pyszne. Babciu, chcesz spróbować? Ej, nie trzeba było. Jeszcze nie polizałem. A teraz wlewamy wszystko do maszyny do pączków. Myślę, że będą niewiarygodnie pyszne. No, troszkę nasypiłem, zdarza się. No dalej, wytrzyj to wszystko. No już, już, już. A w międzyczasie zrobię moje pączki. Mój opiekacz już się nagrzał, więc wlewamy ciasto. Szefowo, a co tam u ciebie? A ja mam piękne i pyszne pączki, tylko spójrzcie, jakie są puszyste i apetyczne. Ale to jeszcze nie wszystko. Muszę je udekorować złotymi piankami marshmallow. To będzie niewiarygodnie pyszne. A tak pączki wyglądają jeszcze bardziej apetycznie. Ale to nadal nie wszystko. Z wierzchu zdobię moje kanapki z pączków złotem. Podoba wam się? A ty co masz, babciu? Moje pączki też są gotowe. Zaraz pokażę moje piękności. Nie trzeba do nich niczego dodawać. Wystarczy cukier, puder i mamy to. A co tak śmierdzi? Brian, coś tam się pali. O kurczę, moje pączki się troszkę podpiekły. Są takie czarne, bo są spalone, czy dlatego, że są zrobione z Oreo? Dobra, dodam trochę kremu z pianek i poleję je syropem truskawkowym, żeby nie śmierdziały spalenizną. A teraz dodam moje ulubione czekoladowe cukierki Maltesers. Siostra za nimi szaleje. No dobra, Kate, pączki na ciebie czekają. Co by tu wybrać? O tak, chcę te. Uj, a co ja mam w ustach? Blech, za dużo złota. Nie lubię czegoś takiego. Co jeszcze jest? O, jakie słodkie pączki. Bardzo mi smakują. A co tu jest? Wow, te pączki wyglądają tak apetycznie. To także moje ulubione słodycze. To jest takie dobre. Rewelka. A jak smakuje? Wyśmienicie. Przyznaję zwycięstwo mojemu bratu. O tak, udało mi się. Zrobiłem najlepsze pączki. Chcę gofry. Moja wnuczka chce pyszne gofry. To bułka z masłem. Zacznijmy od ciasta. Troszkę mąki i jajek. A teraz
troszkę masła. Kładziemy je do miski. Ups, gdzieś odleciało. Dziękuję, szefowo. A teraz troszkę cukru i mleka. O, jakie smaczne mleczko. A teraz wszystko mieszamy. Hop, hop, hop. No, nieźle mi to idzie. Babciu, chlapiesz, przestań. A ja potrzebuję skittlesów. Będę miała niesamowite gofry ze skittlesami. To będzie pyszne. Nieźle to wymyśliłaś, szefowo. A co ja mam zrobić? W ogóle nie wiem, jak zrobić gofry. Gdzieś tu miałem w plecaku troszkę makaronu. To nie to. O, mamy! Mój pyszny makaron Pringles. Zaraz zrobię z niego gofra. Wystarczy włożyć go do gofrownicy i gotowe! Dodam troszkę keczupu. Myślę, że ta błyszka rozśmieszy Kate. Mam wszystko gotowe! Moje gofry też są gotowe. Wyciągam i układam jeden na drugim. Dodam troszkę syropu klonowego. No, jak pysznie to wygląda. A ja potrzebuję syropu truskawkowego. Wleję troszkę do szklanki w kształcie serca. A oto mój gofr zrobiony ze skittlesów. Wstawiamy do szklanki. Gotowe. Kate, możesz próbować. Wow, ile tu pyszności! A to wygląda niesamowicie. Muszę szybko spróbować. Wow, jakie pyszne! A co tu jest? Mój ulubiony syrop truskawkowy. Super! A co my tu mamy? Te gofry na pewno przygotowała babcia. Nie pierwszy raz będę je jadła. Bardzo dobre. Och, już jestem pełna. Ale wciąż mam gofry mojego brata do spróbowania. Nie są takie słodkie. To makaron. Super! I z keczupem są bardzo smaczne. Objadłam się. Niedobrze mi. Wygrywa szefowa. Wiedziałam, że wygram. Moje gofry są najlepsze. Teraz chcę płynnego cukierka z coli. Nie mogę się doczekać waszych niesamowitych dań. Najłatwiejsza rzecz na świecie. Zaraz przygotuję coś odlotowego. Potrzebuję pustej butelki po coli. Och, udało się. Przepraszam. Teraz musimy napełnić butelkę syropem kukurydzianym. Potrzebujemy go bardzo dużo. Wspaniale. A teraz troszkę cukierków Nerds. Rozumiesz, babciu? Ha, super. A teraz? Oj, coś poszło nie tak. Ej, puszczaj. Aj. Nic mi nie jest. Trochę się potłukłem, ale udało mi się wymieszać cukierka. A teraz musimy to wszystko zamrozić. Nie boimy się zamrażać na amen, żeby cukierek był niesamowicie pyszny. Babciu, fajne, co? Nie, te wasze cukierki są wszystkie szkodliwe. Lepiej zrobię je z miodu zamiast coli. Będą o wiele zdrowsze. Szefowo, a ty co zamierzasz zrobić? Wpadłam na genialny pomysł. Ten przepis na pewno zasmakuje naszej dziewczynce. Wystarczy wlać kolę na patelnię, dodać sporo żelków o smaku Coca-Coli, no i wymieszać. Mój cukierek już jest gotowy. Jejejejej, jakie zimne! Ręce mi całe zamarzły. A ja właśnie będę potrzebowała miski z lodem. Muszę tu wlać troszkę ciekłego azotu. To zdecydowanie wzmocni działanie lodu i będę w stanie zamrozić mojego cukierka znacznie szybciej. Cudownie. Teraz wlewamy zawartość patelni do butelki i możemy włożyć to wszystko do miski z lodem. Tylko spójrzcie, co robi chemia. Butelka natychmiast zamarzła. Babciu, nie dotykaj. Chcesz, żeby twoja ręka zamieniła się w lód? Próbuj, Kate. Wow, to wygląda nawet lepiej, niż sobie wyobrażałam. Spróbuję cukierka z butelki w kształcie misia. Wygląda słodko. Ojej, to miód. No taki sobie. A co my tu mamy? O rany, jakie zimne, 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 zimne. Dobra, muszę coś wymyślić. Tak lepiej. Tylko jak mam wyciągnąć stamtąd cukierka? No dalej, wyłaź. Udało się. Pyszny. A co zrobił brat? Wygląda fajnie. Wow, ale ekstra. Bardzo smakuje mi ten cukierek. Braciszku, wygrałeś. Hurra, wiedziałem, że jestem najlepszy. A teraz chcę jajka. Tylko zróbcie mi coś naprawdę pysznego. Szefowo, zdecydowanie powinnaś sobie poradzić. Dla babci to też nic trudnego. A braciszek coś wymyśli. Zaczynajcie. Zaraz, zaraz, muszę wlać troszkę oleju. Ej, no wylewaj się.
No dalej! Ups, przepraszam. Babciu to bolało! Dobra, teraz rozbijamy dwa jajka. Przepraszam, babciu, po prostu dałem się ponieść gotowaniu. No nieźle mi to wychodzi. Muszę natychmiast zrobić coś jadalnego, bo po jajkach od Briana można trafić do szpitala. Patrz, jak to się robi. Jak tak można? Wszystko się spaliło. Zaraz to naprawimy. Zrobię jajka z płynnego kremu, marshmallow i brzoskwini. Aha. No i co? Czy to przypomina jajka? Myślę, że tak. Moje jajka też już są gotowe. Wspaniale. Trzeba dodać troszkę świeżych warzyw i ziół. Wasze jajka wyglądają zbyt prymitywnie. Zaraz wam pokażę, jak zrobić jajka takie jak w restauracji. Nie będą w klasycznym kształcie, ale w kształcie... Ej, gdzie moja foremka? Brian, to mój smok. Okej, wlewamy czarną masę i smażymy. Teraz robimy oczy i ogień. Ten smok jest taki słodki. Kate go pokocha. Dodam więcej szczegółów. Polanę, gdzie będzie mieszkał smok. Nie musicie nic mówić, wiem, że moje danie jest idealne. A co powie Kate? Wow, tyle tu pysznych rzeczy. Kusi mnie, żeby spróbować tego smoka. O rany, jaki fajny. Bardzo dobry. A co my tu mamy? Pomidorki. Uwielbiam je. Pyszka. A jajka? No, zwykłe jajka. A co tu jest? To przecież brzoskwinia. Fajny pomysł. Żółtko z brzoskwini. A to co? Aha. Krem z pianek, super. Zwycięża, braciszek. Gratuluję. Po raz kolejny wygrałem. Mam prawdziwego farta. Rumianek i kilka kropel mojego sekretnego składnika. Mikstura jest prawie gotowa. Narysuję na tablicy, żeby było bardziej zrozumiałe. Najwyższy czas coś przekąsić, dopóki nikt nie patrzy. Uwielbiam żelki. O, kogo ja widzę? Okay. Dziękuję, rączka. No, na końcu trzeba. Co to za hałas? Snickers się przyda. Co tam się dzieje? O nie, przyłapała nas. Kto wam pozwolił jeść na lekcji? Oddajcie mi wszystkie swoje smakołyki. Szybko, konfiskuję je. Pospieszcie się, dziewczyny. No dobrze, skoro pani każe. Witamy na zajęciach plastycznych. Waszym zadaniem jest narysowanie czaszki. Wszystko jasne. Ej, Wednesday, zobacz, co mam. Farba i co z tego? No właśnie, że to nie farba. Nie bój się, zaraz ci wszystko opowiem. Pewnego dnia jadłam słodki żel i odrabiałam pracę domową. Byłam w takim dobrym nastroju, dopóki przez przypadek nie pomyliłam tubek. Wzięłam farbę zamiast żelu i wycisnęłam ją prosto do ust. To było okropne. Ale dzięki temu wpadłam na genialny pomysł, jak przemycić żel do klasy. Następnie przelałam żel do tubki z farbą w tym samym kolorze. Teraz nikt się nie domyśli, że mam przy sobie ten smakołyk. Padam. Co ty na to? To świetne, Enid. Ja też coś mam. Co ty robisz? Jak wiesz, moja paleta składa się tylko z czerni, bo to najlepszy kolor do narysowania strasznego nietoperza. Ale łobuz rączka rozsypał paczkę ciastek na mojej palecie i wtedy mnie oświeciło. Położyłam Oreo zamiast farbek, żeby coś przekąsić w klasie. A, to ma sens. To mądre posunięcie. Słyszałam chrupanie. Czy wy tu znowu jecie? Zobaczmy. No nie widzę nic podejrzanego. Dziwne. To tylko farby. Malujemy. Lepiej, żeby niczego nie zauważyła. No dobrze, kontynuujcie. Uf, udało się. I jaka jest odpowiedź? Wednesday, jak ci się podoba mój kalkulator? Nie wygląda jakoś szczególnie. Przyjrzyj się lepiej. Zamiast guzików są żelki. Super. Wczoraj jadłam moje ulubione pianki marshmallow i odrabiałam pracę domową z matematyki. Ale wtedy przypadkowo opuściłam kalkulator i wyleciały z niego wszystkie przyciski. Byłam bardzo zdenerwowana, ale od razu pomyślałam, czym je zastąpić. Przykleiłam pianki marshmallow i dodałam skittlesy, no i żelki. Dzięki temu
temu mam niesamowity kalkulator, który przemyciłam na zajęcia. Och, jestem taka głodna. Gdzie moja gumka? O, mamusiu! Ha, nabrałaś się. Ja też mam dla ciebie świetną historię. Lubię jeść więcej pianek marshmallow, zwłaszcza gdy czytam mój pamiętnik. Ale wczoraj ktoś zrujnował go swoimi głupimi wyznaniami i byłam wściekła i wzięłam gumkę, żeby wymazać te bohomazy. Ale nie udało się. Potem zdałam sobie sprawę, że przez pomyłkę chwyciłam za marshmallow, co oznaczało, że inni też się nie kapną. Więc po prostu wzięłam kilka pianek zamiast gumki i zabrałam je ze sobą. Smacznego. Kto tam mówi smacznego? Mają jedzenie na ławce? To dziwne, nic tam nie widzę. Zwróćcie uwagę na nietoperze, musicie znać wszystkie szczegóły ich budowy. To całkiem jasne. Enid, jak ci się podoba moja nowa gumka? Myślę, że jest całkiem smaczna. Co o tym myślisz? Fajna! Po prostu przykleiłam żelka w kształcie nietoperza, używając syropu kukurydzianego. To bułka z masłem. Ja też przyniosłam ze sobą coś na zajęcia. Myślisz, że to brokat? Wcale nie. To mój nowy lifehack. Dobra robota, Enid. Dziękuję. Trudno jest przemycić słodycze na lekcję biologii, więc wzięłam długopis i napełniłam go strzelającą posypką. Teraz mogę się nią delektować, kiedy tylko chcę, a nauczycielka nie widzi. To jest takie super. Dlatego właśnie nazywają się nietoperzami. Zapamiętałyście? Co? Mogłabym przysiąc, że znowu jadły za moimi plecami. Czas na szkło powiększające. Na pewno was zdemaskuje. Biurko, zeszyty, długopisy. Czysto. Wygląda na to, że się pomyliłam. Te nuty musicie znać w pierwszej kolejności. Enid, nie śpi. Obudź się. Rączko, obudź ją. Przestań chrapać. No co jest? Spróbuj zatkać jej nos. Co się stało? A, najwyższy czas napić się kawy. Dobrze, że mam ją przy sobie. Teraz włożę słomkę i szybko się pobudzę. Ekstra! Dobrze, że wczoraj wpadłam na ten genialny pomysł, aby wstawić kawę do kubka na kredki. Pozostało go tylko okleić dla kamuflażu i dorzucić słomkę. Widzisz, Wednesday? To proste. Brawo, ale ja też mam mały sekret. Przeciągnęłam słomkę prosto do butelki z kolą. Wow, super! Świetny pomysł! La, 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 la. Czy wszystko w porządku? Myślę, że tak. La, 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 la. Czas na moją ulubioną geografię. Zobaczmy więc, co mam na mojej mapie. Muszę dokonać kilku pomiarów. A żeby było łatwiej, zjem troszkę chipsów. Czekajcie! To genialne! Możemy nasypać tutaj chipsy i przemycić je do klasy. Juhu! Ej, Wednesday! Zobacz, co wymyśliłam! Co tam chrupie? A nie, wydawało mi się, kontynuujemy. Co masz dobrego? Zaraz ci pokażę. Zielkowe oczy! Ale ekstra! Częstuj się chipsami! Co to za hałasy? Pam, param, pam, 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 nic nie robimy. To jest podstawowa zasada w geometrii, zapamiętajcie ją. Enid, chcesz zobaczyć coś fajnego? Wow, czy to żelki? Okay. Zgadza się. Wczoraj dekorowałam moje nowe etui i postanowiłam pokryć je żelkami. Super! A co sądzisz o wyglądzie moich butów? Moje trampki są teraz zrobione z cukierków. Nieźle. Dzięki, Wednesday. Jak wiesz, uwielbiam wszystko, co tęczowe, więc kiedy szybko zdałam sobie sprawę, że te cukierki będą idealnie pasować do mojego stroju, pozostało tylko je przykleić do moich nowych butów. Właśnie w ten sposób. Nikt nawet nie zauważył. To przezabawne. Podejrzane. Ach, tak! A! Mam was. Oddajcie wszystko tutaj. O rany, co za porażka. Koniec ze słodyczami w klasie.